Ida, bardzo dużo się ostatnio dzieje w związku z rozstaniem Marcina i Kasi. Dzisiaj Maciej udzielił jednemu z portali dość lakonicznej wypowiedzi. Jak ty to wszystko odbierasz jako osoba, która też pracuje w showbiznesie? Wiesz co, nie wiem, szczerze mówiąc, tak mi trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo tak naprawdę nie wiem, jest mi na pewno przykro, jeśli widzę, że ktoś cierpi i tu mówię tak ogólnie o ludziach i o Kasi i o Marcinie, nie wiem co się dzieje, mówię to szczerze i w jakimś sensie nie chcę w ogóle wiedzieć kiedykolwiek, bo wtedy jeśli byś mnie się spytała, to bym czuła, że muszę skłamać, a teraz przynajmniej czuję, że nie muszę kłamać, że mówię prawdę i czuję się w tym dobrze, więc to jest ich życie prywatne. Ja nigdy nie byłam blisko tej pary w tym sensie, żebym wiedziała cokolwiek o ich życiu prywatnym nawet wcześniej, więc trudno mi jest teraz nawet myśleć o nich. Wiesz, bo ja nawet nie pytam o to, co oni jakby czują, tylko bardziej o tą taką sytuację kuli śnieżnej, że to wszystko, wiesz, oni się rozstali, Kasia i Marcin Hakiel chcieli tego wszystkiego nie komentować. Teraz ten wywiad, teraz jakieś podsłuchy dotyczące rozmów Kasi i Maćka. Szczerze mówiąc, jakie, nie wiem, nic, jeszcze nie czytałam niczego. Okay, że ponoć rozmowy... Dzisiaj jeszcze nie, jeszcze, a to dzisiaj, tak? To coś, bo wczoraj czytałam. Nie, to już jakiś czas temu, że właśnie rozmowy Kasi i Macieja były podsłuchiwane. No wiesz, wszystko tak jakby wymknęło się spod kontroli, mam wrażenie. Ale kto je podsłuchiwał? Ponoć są jakieś taśmy. Ale ktoś je widział, słyszał? Wiesz, wszystko jest tak hipotetycznie. Nie wiem, to jest już jakaś, coś już, bo już naprawdę powiem ci szczerze, że jestem beznadziejną osobą do rozmawiania na ten temat, bo nawet widzisz, nawet autentycznie nie nadążam nad tymi rzeczami, które się dzieją. Dużo się dzieje. Naprawdę im życzę dobrego, wszystkiego dobrego i to też jest chyba takie trudne, jak wszyscy wiedzą o tym, co się dzieje w twoim życiu prywatnym.